Dzień dobry Państwu, witam Maria Przełomiec, witam Państwa na debacie zatytułowanej Czy Rosja pamięta o Gułagu? Debacie związanej z trzecim międzynarodowym festiwalem filmowym o totalitaryzmach Echa Katynia, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. No i witam gości debaty, pana dyrektora Adama Chlebowicza, szefa Biura Edukacji Narodowej IPN, autora między innymi książki Podróż na Wschód, co prawda poświęconej głównie Polakom mieszkającym na dawnych Kresach. Witam pana Piotra Skwicińskiego, dyrektora Instytutu Polskiego w Moskwie, znanego dziennikarza, komentatora tego, co się dzieje na wschodzie do czasu objęcia stanowiska w Instytucie Polskim. I witam pana Macieja Wyrwę, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, również autora książek, między innymi Katyń, przewodnik szlakiem zbrodni. Panowie, dzisiejsza debata, ten tytuł, czy Rosja pamięta o Gułagu, może zacznijmy od tego, co to jest Gułag. Oczywiście większość Polaków powie tak, oczywiście obozy koncentracyjne gdzieś w tundrze, gdzieś na Syberii. To słowo oznacza po rosyjsku, to jest głównoje, uprawienie i sprawitielno trudowych łagierii i kolonii. Czyli jakbyśmy przetłumaczyli główny zarząd poprawczych obozów pracy i kolonii. Naprawdę była to sieć obozów, które były właściwie rozrzucone od wysp na Morzu Białym po brzegi Morza Czarnego, od Murmańska na północy po Workutę i Kazachstan. Sama nazwa pochodzi z roku 1930, ale właściwie początki takiego gułagu sięgają 1917 roku, jeżeli nawet nie carskiej Rosji, chociaż prawdę powiedziawszy te przesiedlenia czy obozy carskiej Rosji zdaje się były prawie że sanatorium w porównaniu z tym, co potem zrobił Związek Sowiecki. Gułagi się rozrastały w latach 30., kiedy Stalin wydał rozkaz wykorzystania pracy przymusowej dla przyspieszenia industrializacji Związku Sowieckiego, a swój szczyt osiągnęły w latach 50. Jak pisze Ann Applebaum, znana amerykańska dziennikarka, autorka książki Gułag, były one wtedy główną podstawą sowieckiej ekonomiki. Szacuje się, że w latach 1929-1953, czyli do śmierci Stalina, przez Gułag przewinęło się około 18 milionów ludzi, a dalsze 6 milionów było zesłanych do Kazachstanu lub lasów Syberii. Co prawda oni już nie żyli za drutem kolczastym, ale de facto byli przywiązani do swojego miejsca, nie mogli się stamtąd ruszać i wykorzystywano ich niewolniczą pracę. W sumie to były 24 miliony. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak ogromnym krajem był Związek Sowiecki, liczba wielka. I moje pierwsze pytanie, zatrzymajmy się na chwilę przy historii. Jaką rolę polityczną i ideologiczną panów zdaniem pełnił Gułag w Związku Sowieckim? Może zacznę od pana dyrektora Chlebowicza. No, można tak powiedzieć, że rzeczywiście od samego początku władzy, początkowo bolszewickiej, a potem dopiero sowieckiej, system był tak stworzony, żeby wykorzystywać masy na rzecz ideologii, czy też na rzecz tegoż państwa bolszewickiego, potem sowieckiego. Oczywiście obozy, łagry nie powstały od razu, to był cały proces, który temu towarzyszył. Jako ten symbol taki występują Wyspy Sołowieckie, Słon, czyli sołowieckie łagiera osobowo naznaczenia, ale to jest też dopiero 23 rok i potem jakby rozwój, właściwy obóz czy zespół obozów rok 1929. Natomiast przed Sołówkami były też takie obozy, Homogory chociażby w obwodzie archangielskim, a więc władza sowiecka, władza bolszewicka niemalże od samego początku postanowiła po pierwsze wrogów ludu, jak ich określano, grupować w jakichś miejscach, deportować, wywozić, trzymać za drutami. W pierwszym rzucie to byli carscy, biali oficerowie, to byli ludzie związani z poprzednim systemem władzy carskiej w Rosji, a więc szlachta, arystokracja, burżuazja, no ale potem po kolei byli aresztowani, deportowani właśnie do tych ośrodków odosobnienia przeciwnicy polityczni, czyli mniejsze wice eserowcy,
ci ludzie, którzy póki jeszcze były inne partie, stali na drodze bolszewikom jakby do zagarnięcia pełni władzy, aż wreszcie system zwrócił się przeciwko sobie samemu, czyli jak to się popularnie mówi, rewolucja pożera własne dzieci, zwłaszcza wielki terror, widzimy, kto wówczas ginie, giną w dużej mierze komuniści, także członkowie NKWD. Czy to chodziło o zastraszanie przede wszystkim wrogów i politycznych i takich wrogów sensu stricto Związku Sowieckiego, czy o coś więcej? No wiadomo, że miały pełnić te obozy, nie wiem, funkcję edukacyjną, panie doktorze, pan doktor Wyrwa. Tak, z początku one faktycznie, tak jak tutaj pan dyrektor raczył zauważyć, dosięgły one głównie przeciwników politycznych bolszewików. Następnie przerodziły się tak naprawdę, miały bardziej masowy charakter. I oprócz tego, co pani redaktor powiedziała, czyli miały edukować, ową pierekowkę zrobić, czyli przekuć przestępcę, czy też osobę uważaną przez bolszewików za przestępcę w dobrego obywatela kraju rad, miały również bardzo ważny czynnik ekonomiczny, polegający na tym, że cały archipelag Gułag powstawał wraz z rozwojem przemysłu, tej industrializacji, którą narzucił Stalin już w latach 30., od tak naprawdę północy aż do dalekiego południa. To samo właściwie pytanie do pana Piotra Skwiecińskiego. Panie Piotrze, można powiedzieć, że 24 miliony, więc właściwie każdy obywatel Związku Sowieckiego w jakiś sposób miał styczność z Gułagiem. Czy on udowadniał Gułag tenże, że władza sowiecka jest potężna, nie należy jej się sprzeciwiać, czy też starał się wciągnąć wszystkich, bo przecież to nie byli tylko więźniowie, to byli również strażnicy, wciągnąć wszystkich w ten system. Odpowiedzialność jest zbiorowa. Co do tych 24 milionów, to niezależnie od tego, na ile byśmy się przywiązywali do tej konkretnej cyfry, bo są rozmaite szacunki, Są szacunkowe. Tak, trzeba zwrócić uwagę na jedno, że to się mówiła pani redaktor, że w związku z tym każdy obywatel radziecki miał jakiś związek z Gułagiem, znaczy został w jakiś sposób dotknięty, że tak powiem, przez Gułag. Jeżeli nie bezpośrednio, no to rodzina, znajomi. Otóż to jest tak, ale zarazem nie, dlatego że niezależnie od tego, jaka była ta liczba, czy to 24 miliony, czy trochę więcej, czy trochę mniej, to się nie rozkładało porówno po całym Związku Radzieckim. Znaczy mówiąc najkrócej, w pewnych środowiskach represje były czymś rzeczywiście powszechnym i to były środowiska, to były też grupy narodowościowe, całe grupy zawodowe, w których rzeczywiście można powiedzieć, że każdy, czy prawie każdy, jakoś tam w sposób nietoperze skrzydło Gułagu go potrąciło. Ale zarazem, ponieważ były grupy, gdzie te represje się koncentrowały, to były również grupy, gdzie one się, że tak powiem, dekoncentrowały. To znaczy dotkniętych tymi represjami było stosunkowo mniej. No takimi grupami, które były stosunkowo mniej dotknięte, to była, mówiąc tak bardzo hasłowo, to byli ludzie nisko wyedukowani, zajmujący niskie stanowiska, zwłaszcza klasa robotnicza z miast. Tutaj oczywiście represje też były, ale one były w znacznie, znacznie mniejszym stopniu niż, już nie mówię o duchowieństwie, na przykład prawosławnym, ale również niż kadry przywódcy partii komunistycznej, niż wojsko, niż wreszcie rolnicy z okresu kolektywizacji, prawda? Więc to o tym trzeba też pamiętać. Jaki był cel tego, czy to było bardziej zastraszenie, czy coś innego? No było zastraszenie oczywiście od samego początku, kiedy były tworzone jeszcze przecież przez Lenina i Trockiego, przypomnijmy, pierwsze obozy, które sobie nie nazywały się Gułag, mówiono o obozach koncentracyjnych po prostu, to oczywistym celem było zastraszenie. Ale jak już mówili moi przedmówcy, należy też nigdy nie dość podkreślać tych
ogromnych ambicji bolszewizmu, którym było oczywiście z jednej strony zastraszenie. Bolszewizm miał tę, że tak powiem, zupełnie zadziwiającą zdolność i łatwość zabijania ludzi, zabijania ludzi, których status przeciwnika był bardzo, bardzo tak powiem, wolontarystycznie przez przywódców bolszewickich określany, bo wcale ci ludzie niekoniecznie musieli sami czuć się przeciwnikami bolszewizmu, ale zarazem z drugiej strony bolszewizm miał tę szaloną ambicję tej pierykowskiej duszy. Znaczy z przemieniania człowieka na swój obraz i podobieństwo. I tutaj no, przede wszystkim no, należałoby mówić o oczywiście najbardziej głośny przykład, to jest Białomor Kanał i to wszystko, co tam się działo, gdzie z jednej strony było to miejsce, no, które można byłoby określić wręcz miejscem masowej zagłady, ponieważ tak duża była tam śmiertelność, przede wszystkim śmiertelność wynikająca z bardzo ciężkiej pracy w bardzo złych warunkach materialnych, ale z drugiej strony też kładziono tam właśnie wielki nacisk na zmianę postawy tych więźniów. To się odbiło również w tym takim błatnym folklorze rosyjskim. Jest taki utwór, który zapewne wszyscy Państwo pamiętają, to znaczy utwór o Murce. O Murce, która jest wysłana przez odeskich bandytów, żeby umożliwić powrót, ucieczkę z Białomorkanału jednemu z szefów tych bandytów, jednemu z odeskich mafiozów. Ona tam przyjeżdża i orientuje się, że ten człowiek już nie jest bandytą, jest przodownikiem pracy, odmawia ucieczki. No, zostaje za to później zabity przez bandytów, ale to już jest inna sprawa. I takie przykłady, to nie jest tylko licencja poetyka, bo takie przykłady były. Były przykłady znacznie dalej idące, to znaczy zmiany, nie tylko zmiany podejścia, można powiedzieć, rozpoczęcia współpracy z władzą przez więźnia, ale również zmiany miejsca przez więźnia, który przestawał być więźniem. Nawet zdarzało się, że zostawał czekistą, prawda? To jest pewnego rodzaju fenomen Związku Radzieckiego, odróżniający go od innych totalitaryzmów, ponieważ no, w III Rzeszy Hitlerowskiej, czy we Włoszech faszystowskich. Panie Piotrze, przepraszam, że wchodzę w słowo. Na ile Pana zdaniem udało się tak przeorać, że tak powiem, tą rosyjską duszę przekopać? Na ile było popularne to takie z bandyty do przewodnika pracy? I na ile było to popularne w propagandzie? W propagandzie było to popularne bardzo. I tak jak w ogóle taka zmiana podejścia, zmiana psychiczna dokonywująca się pod wpływem ogólnie rzecz biorąc bolszewizmu, była bardzo popularnym motywem, była takim leitmotywem propagandy radzieckiej. Tu z innej dziedziny, niezwiązanej bezpośrednio z Gułagiem, ale pamiętam taki fragment na przykład w książce Antoniego Słonimskiego, Moja podróż po Rosji. Słonimski znajduje się w teatrze w Moskwie. Grana tam jest sztuka, której celem jest, no, skierowana ona jest przeciw alkoholizmowi i nagle w trakcie tej sztuki na sali rozgrywa się jakiś szloch, powstają jacyś młodzi ludzie, zaczynają płakać, że już nie będą pić, jeden z nich wyjmuje butelkę wódki i ją wylewa. No, Związek Radziecki lubił tego rodzaju przedstawienia. Związek Radziecki lubił tego rodzaju przedstawienia i te przedstawienia działały nie tylko na obywateli sowieckich, ale również na Zachód. Panowie, o Gułagu świat usłyszał właściwie tak naprawdę, oczywiście 20 zjazd i Chruszczow to tak, ale tak naprawdę po 73 roku, kiedy po raz pierwszy ukazała się na Zachodzie książka Sołżenicyna, Archipelag Gułag. Czy i jaką rolę odegrała ta książka w otwarciu oczu zachodnich elit, zachodnich demokracji na to, co naprawdę dzieje się w Związku Sowieckim? Bo te głosy, które były wcześniej, czy głosy Józefa Czapskiego, czy głosy Inny Świat, Boże, w tej chwili autor Innego Świata. Henryka Grudzińskiego, właśnie. Te się nie bardzo przebijały. Archipelag Gułag Sołżenicyna rzeczywiście zrobił dużo szumu. Na ile postawa zachodnich elit się zmieniła po tym, panie dyrektorze?
No, z całą pewnością był to szok. Publikacja książki Sołżenicyna dostał Nagrodę Nobla. Z Sołżenicynem jest bardziej skomplikowana sprawa, to jakby trochę przeniosę od razu tą postać do współczesności. To był człowiek, który pod koniec życia popierał Putina. Tak, i uważał, że Ukraina powinna być rosyjska, tak. Więc to są te paradoksy. Z całą pewnością był to duży szok, było to jakieś otwarcie oczu przez Zachód, gdyby to napisał, no zresztą właśnie to, co pani przywołała, Czapski, Henryk Grudziński, kiedy pisali o gułagu Polacy, to było takie to mało wiarygodne dla zachodniej opinii publicznej. Kiedy napisał to Rosjanin, to oczywiście to ciężko było się przed tym bronić, więc był to duży szok. Aczkolwiek tutaj przy okazji Sołżenicyna też trzeba zauważyć jedną rzecz, że mimo tego, że łagry sowieckie, takie jakie pamiętamy, no powiedzmy skończyły się w roku 87, 89, to do tej pory nie ma kompleksowego opracowania naukowego w jakimkolwiek języku, który by dokładnie opisywał, czym był system gułag. Sołżenicyn swoje dzieło, bardzo obszerne dzieło, to jest bardziej trochę tekst literacki, to są trochę wspomnienia, to są opracowania czy wspomnienia innych więźniów. Przywołana przez panią książka Applebaum jest dokładnie czymś podobnym, to znaczy jest to zbiór relacji różnych ludzi, książka bardzo ciekawa, rzetelna, która zrobiła duże wrażenie na Zachodzie, natomiast nie jest książką stricte historyczną. I jak popatrzymy także w polskiej historiografii, to owszem, jest sporo opracowań, ale też jakby najważniejsza książka to jest przewodnik encyklopedyczny po łagrach, napisany przez Rosjan i wydany w języku polskim przez Rosjan z Memoriału. I tak na dobrą sprawę, co jest paradoksem, że dzisiaj jakby to zjawisko i ten straszny proceder, ten cały przemysł stworzony przez przywódców sowieckich, tak na dobrą sprawę nie został należycie zbadany i opisany. Można dodać tu jeszcze jedną rzecz. Nie powstała żadna książka, która na wzór na przykład Hanny Arendt czy Karla Jaspersa, książki, które opisywały filozofię nazizmu, które opisywały obozy koncentracyjne niemieckie. Natomiast żadna taka książka nie powstała a propos gułagu. To w takim razie pytanie, tak, panie doktorze, chciał pan, już proszę bardzo. Ja również też mam wrażenie, że jak popatrzymy na historię ruchu komunistycznego na Zachodzie, właśnie chociażby w latach 60., 70., 80., a śmiem twierdzić, że nawet dzisiaj, to ten archipelag gułag Sołżenicyna no nie zrobił, nie wywołał jednak aż tak wielkiego zamieszania w świecie intelektualnym. Ci, którzy byli wiernymi apologetami stalinizmu, zostali bardzo długo tymi apologetami. Warto też zwrócić uwagę na książkę Czarna Księga Komunizmu, która próbowała w gronie międzynarodowym podsumować fenomen komunizmu właśnie z tej strony bardzo mało popularnej na Zachodzie, a mianowicie represji sowieckich. W Polsce mamy bardzo dobre opracowanie tego zagadnienia. Grzegorz Tolczak, Gułag w oczach Zachodu, tak bodajże się ta praca nazywa, polecam Państwu, który analizuje właśnie to, dlaczego intelektualiści zachodni tak ciężko przyjmowali prawdę o tym zbrodniczym systemie. Panie Piotrze, dlaczego? Dlaczego tak trudno było Zachodowi to przyjąć? Czy dlatego, że wielu intelektualistów no, przeżyło to, nie wiem jak to nazwać, heglowskie ugryzienie? Więc oczywiście tutaj jest wiele odpowiedzi i to, o którym pani mówiła, to jest jedna z ważniejszych. Oczywiście oni byli, bardzo wielu z nich było komunistami, a bardzo jest trudno przyznać się do tak fundamentalnego błędu. Były przyczyny również inne. No jedną z nich był ten antyfaszystowski, to znaczy inteligencja zachodnia, nie tylko komunistyczna, nie tylko ta stricte komunistyczna, ale ona przyjęła w pewnym momencie, tu jest oczywiście, moglibyśmy dyskutować, czy musiała, czy nie musiała, z jakich powodów to zrobiła, ale tak przyjęła pewnego rodzaju syndrom antyfaszystowski, to znaczy prymat walki z faszyzmem nad wszystkim innym. I teraz w związku z tym, no jeżeli nad wszystkim innym, to również nad ewentualną walką z komunizmem. Komunizm dla niektórych z nich był czymś swojskim zupełnie, to znaczy po prostu byli oni komunistami.
Dla inni nie byli komunistami, ale mimo wszystko komunizm był tym sojusznikiem w walce przeciwko głównemu wrogowi, przeciwko temu czemuś najstraszniejszemu, co zagraża bądź zagrażało jeszcze niedawno światu. No to też oczywiście wpływało na te postawy i te postawy zmieniały się powoli, bo tutaj zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Sołżenicyn akurat odniósł pewnego rodzaju sukces, którego nie odnieśli poprzedni autorzy, nie tylko polscy, zresztą Rosjanie przecież też pisali o gułagu, pisali o zbrodniach stalinowskich. Było to odrzucane, nie przez cały Zachód, ale przez bardzo dużą część zachodnich intelektualistów. Sołżenicyn oczywiście był człowiekiem bardzo utalentowanym, ale to nie jest wszystko. To jest, można tutaj powiedzieć w ten sposób, że to jest takie powiedzenie, że sowy wylatują o zmierzchu. Znaczy pewne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy mają się stać, po prostu kiedy natura rzeczy do nich dojrzeje. Przed Sołżenicynem, ja przypomnę, mamy już 20 lat odchodzenia od stalinizmu, więc mamy. I to były rzeczy, które były, odkładały się jakoś, jeżeli nawet nie powodowały natychmiastowego skutku, to odkładały się jakoś w świadomości i podświadomości tych zachodnich elit. A zwłaszcza, to znaczy mamy referat Chruszczowa, mamy wkroczenie do Budapesztu, mamy później ogólnie rzecz biorąc całą postępującą kompromitację systemu realnego socjalizmu jako czegoś nieefektywnego i nie wzbudzającego już jakichś nadziei. Wreszcie mamy wkroczenie do Pragi, które było w 1968 roku, które było bardzo, też bardzo ważne. Pod tym względem mamy przejście Związku Radzieckiego na pozycję takiego państwowego antysemityzmu, co też się nie podobało, dlatego że po pierwsze bardzo wielu tych intelektualistów zachodnich było z pochodzenia Żydami, po drugie antysemityzm jako taki też był tak jak faszyzm, kojarzony z czymś najgorszym, najbardziej obrzydliwym. No wreszcie następowała tam zmiana pokoleniowa, to znaczy te pokolenia, które bezpośrednio były zaangażowane w stalinizm, one dalej zaegzystowały, ale wchodziły pokolenia nowe, pokolenia już intelektualistów zachodnich, również lewicowych, bądź wręcz lewackich, ale którzy nie mieli bezpośrednio tej karty tego zaangażowania, a więc mogli bardziej swobodnie dokonywać pewnych ocen. Byli to już ludzie wychowani, no mówiąc tak hasłowo, nie przez Komsomol i przez tradycyjne partie komunistyczne, tylko przez ruch lewacki lat 60., przez ruch hipisistowski. On też nie był pozbawiony pewnych związków, ale jednak nie były to związki ze światem realnego socjalizmu, ale nie były to związki ani w jakiejś części tak silne i tak bezpośrednie, wywierające aż taki wpływ, jak związki tej starszej generacji intelektualistów. No i na to wszystko przyszedł Sołżenicyn. No tak, a poza tym coś się zaczęło, tak jak powiedział pan Piotr, coś się zaczęło zmieniać w samym Związku Sowieckim. Jednak zaczęli działać dysydenci, najpierw bardzo nieliczni, potem było ich więcej. No i tak dochodzimy do epoki gorbaczowowskiej pierestrojki głasności, czyli takiej jawności. Panowie, na ile pamięć o gułagu, ale nie o tym, prawda, obozie, w którym następuje przemiana bandyty w przodownika pracy, ale tego koszmarnego miejsca, gdzie się właściwie upodlenia człowieka, na ile ta pamięć zdołała przebić się do rosyjskiego społeczeństwa w czasach gorbaczowowskiej pierestrojki i w epoce Jelcyna? Panie dyrektorze. Tak, to jest bardzo ważne i chyba kluczowe pytanie, bo ten przełom lata, przede wszystkim 88, myślę, to był taki rok, kiedy ludzie zaczęli się odważać mówić o tym, że obok nich był łagier w Workucie, w Incie, w Abieś, na Magadanie. Powstały lokalne, zwłaszcza środowiska badaczy, czasami dziennikarzy, którzy zajęli się tym tematem, zaczęli zapraszać, zaczęli także pisać w lokalnej prasie, zaczęli do nich zgłaszać się ludzie, którzy byli wcześniej więźniami, zaczęli opisywać swój los. I to był jakiś przełom, to był taki szok. Jak to? To ten zakład, który coś tam produkował, prawda, to byli więźniowie, to był cały system, który został stworzony po to, żeby ludzi wykorzystywać. Wspomnieliśmy tutaj o tych różnych aspektach gułagu. Trzeba powiedzieć, że od końca lat 20., zwłaszcza w latach 30., gułag także usiłował w myśli ideologów stać się czymś, jakimś rozwiązaniem
problemu gospodarki sowieckiej. To znaczy, że będziemy zagospodarować tereny takie na przykład jak Republikę Komi czy Kołymę po to, żeby no, wprowadzać tam cywilizację, żeby, no i tak są więźniowie, no to oni będą budowali drogę kolejową, będą wydobywali węgiel, będą wydobywali złoto. Oczywiście to wszystko okazało się kolejną utopią i jakby zakończyło się totalną klęską, bo te wszystkie przedsiębiorstwa były kompletnie nierentowne, a przy tym ginęły setki i miliony ludzi. Ten czas przełomu trwał dość krótko, dlatego że Rosja już pod władzą Jelcyna dość szybko znalazła się w kryzysie, kryzysie gospodarczym, jakby ten moloch sowiecki, wiadomo, rozpadł się na szereg podmiotów niezależnych, niepodległych, wiele krajów odzyskało niepodległość, no i był ten okres takiej wielkiej smuty, którą Rosjanie, oczywiście dzisiaj większość Rosjan, zdecydowana większość Rosjan wspomina źle, że to był właśnie okres bardzo zły dla ich kraju, że ta potęga zachwiała się, że wiele tych podmiotów przestało się liczyć z Rosją. Prawdziwy kryzys gospodarczy, który spowodował to, że różne plany, które powstawały, na przykład na powstanie pomników, na powstanie muzeów, na upamiętnienia, że one się nie ziściły. Taki przykład, Ernst Niezwiestny, wybitny rzeźbiarz rosyjski, który znalazł się na emigracji w 1976 roku, on zgłosił taki plan, koncepcję, żeby w trzech miejscach, symbolicznych miejscach, upamiętnić ofiary Gułagu. To miał być Jekaterynburg z uwagi na rodzinę carską tam zamordowaną, Workutę i Magadan. Z tych trzech jego koncepcji, bardzo odważnych, bardzo, bardzo ciekawych, powstał tylko jeden pomnik, Maska Bólów w Magadanie, który jest do tej pory. I w zasadzie, jak popatrzymy na ogromny teren dzisiejszej Rosji, to jest w zasadzie jedyny taki monumentalny pomnik. Oczywiście jest dużo symbolicznych, są to często kamienie, ten kamień sołowiecki, który mamy w Moskwie, mamy w Petersburgu, mamy w Archangielsku, na samych wyspach sołowieckich. No ale kamień to jest coś, można powiedzieć, symbolicznego, takiego dość neutralnego. Oczywiście temu towarzyszą specyficzne napisy, które informują, czego ten kamień dotyczy, kogo ma upamiętniać, czy też cytat z Anny Armatowej w Petersburgu. Ale pomnik taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, monumentalny pomnik powstał jedyny w Magadanie. I problem polegał na tym, że ten kryzys gospodarczy przekładał się na to, że władza rosyjska mówiła, nie stać nas na te pomniki. Tu też no już paradoks, że wówczas, kiedy te przemiany się zaczynały w takich lokalnych upamiętnieniach, na przykład uczestniczyło KGB, KGB, które wykładało pieniądze po to, żeby te pomniki mogły powstać. Z dzisiejszej perspektywy to się wydaje takie dość szokujące i dość nierealne, ale taka była presja społeczna. Ta presja społeczna zaczęła wygasać około połowy lat 90. Potem władza Jelcyna też... No do tego dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego. Panie doktorze, no dobrze, jak to się stało, że ta pamięć o Gołagu jako czymś straszliwym przetrwała? I właśnie tutaj jest ten fenomen, o którym powiedział pan dyrektor Chlebowicz, KGB, które włączało się do upamiętnienia ofiar Gułagu. Czy to znowu była ideologia, jakaś odpowiedź na potrzebowanie, czy to był jednak ruch oddolny? Myślę, że tutaj mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Po pierwsze, olbrzymi ruch oddolny. To właśnie w latach, koniec lat 80., początek lat 90., to olbrzymi bunt wydawniczo-badawczy poświęcony wszelkim represjom sowieckim. Myślę tutaj zarówno o Gułagu, również o deportacjach. To my w tej chwili jako historycy bazujemy głównie na pracach, które powstały właśnie w tamtym okresie. To również okres organizacji oddolnych. Pewnie będziemy mówili o memoriale, który Oczywiście. Jest właśnie taką strukturą poziomą, która właśnie wtedy się wyłoniła, powstając na terenie całego ówczesnego Związku Sowieckiego. Z drugiej strony myślę, że zabrakło jakby instytucjonalnego przyzwolenia instytucji, która by w latach 90. udźwignęła ten temat, temat represji, temat gułagu. To faktycznie był pewien fenomen, kiedy właśnie KGB finansowało. Pozostałością z tego jest na przykład instytucja Pokajanie w Syktywkarze, która jest finansowana z budżetu właśnie Republiki. Ale to jest właśnie pozostałość lat 90. Ci ludzie w pewnym momencie zostali sami z sobą. Państwo nie wspierało tego typu działań, bo a, nie miało na to pieniędzy,
Dwa, już zaczynał się zupełnie inny czas. Panie Piotrze, znowu wracam do tego pytania, skąd to się wzięło, skąd się zachowała, jakim cudem zachowała się ta pamięć o gułagu? No, ona się zachowała, najkrócej mówiąc, z tego powodu, że to przeżycie, trauma gułagu była zbyt wielka, żeby ją całkowicie wyprzeć, całkowicie zapomnieć. Znaczy to, co bolszewicy zrobili swojemu własnemu narodowi, podkreślam, swojemu własnemu narodowi, też również czy narodom Związku Radzieckiego, tak może, to jest coś, co w świecie białego człowieka nie ma precedensu, a w świecie, tak powiem, ogólnoplanetarnym, no to tutaj konkurencją mogliby być czerwoni kmerzy z Kampuczy, powiedzmy sobie, Pol Pot. Więc to jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że kiedy komunizm się zaczął załamywać, no to w naturalny sposób załamywał się pod własnym ciężarem, własnej nieefektywności, ale w naturalny sposób Rosjanie oczywiście musieli, przynajmniej niektórzy, część, zacząć szukać czegoś innego, na czym można by się było oprzeć. No i tutaj w tym momencie te wątki antykomunistyczne, antybolszewickie musiały być aktualne, tym bardziej, że zapominamy trochę o jeszcze innym ważnym rozgrywającym tutaj, ważnym, jeżeli chodzi o sferę pamięci. Mówię o cerkwi prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego, która ma swoje różne cechy, które mogą nam się bardzo nie podobać, a teraz w czasie konfliktu ukraińskiego widzimy to w całej wątpliwej krasie, ale ma również i inne swoje oblicze. No i cerkiew prawosławna była przez ten cały czas i również jest sojusznikiem pamięci o zbrodniach bolszewickich, no bo sama w dużej mierze była jego ofiarą. Jest takie całe pojęcie rosyjskich nowomęczenników, chodzi o kapłanów prawosławnych i zakonników, którzy byli mordowani w latach 20. i 30. Takim obrazem, tu nawiązuję do tego, co powiedział pan Adam Chlebowicz, który mówił o braku monumentalnych pomników, tak, ale nie do końca, bo jest rastrielny poligon Butowo pod Moskwą, czy właściwie teraz już w Moskwie, miejsce, gdzie zamordowano i pochowano w okresie wielkiego terroru ponad 20 tysięcy ludzi. I to jest miejsce, i bardzo wielu z nich to byli właśnie, dużo odsetek spośród nich to byli właśnie kapłani prawosławni. Otóż patriarchat moskiewski zdołał, wydostać od mera Moskwy, Łuszkowa, ten teren na własność. I nie tylko ten teren, ale całą sferę dookoła tego miejsca, strasznego miejsca. W związku z tym na przykład no nie zaczęto tam budować bloków, prawda? Nie jest to miejsce, jest to miejsce otoczone lasem, czy laskiem właściwie, a nie blokami. Inaczej to było już otoczone blokami. I tam ten teren jest pięknie splantowany i są bardzo monumentalne upamiętnienia. Zresztą wzorowane trochę na naszych katyńskich. Zresztą to jest oddzielny temat, jak polski cmentarz katyński wpłynął na podobnego rodzaju pomysły w całej Rosji. Jest tam ten dzwon podziemny i tak dalej. To właśnie troszeczkę pan przed moje następne pytanie. Na ile te polskie starania, upamiętnienie tych wszystkich naszych cmentarzy, naszych ofiar, no gułagów również, ale przede wszystkim tych obozów jenieckich, na ile one wpłynęły na pamięć Rosjan i na czczenie tej pamięci? Wpłynęły zdecydowanie i wpłynęły w bardzo dużym stopniu, dlatego że po pierwsze wytworzyły sam fakt, że Polacy nie chcieli zapomnieć, że się starali, a było to w latach 90. bardzo intensywne staranie momentami, to przy ówczesnym stanie psychicznym i moralnym społeczeństwa rosyjskiego, który był inny niż obecny, to robiło wrażenie. A po drugie, tak jak już mówiłem, no, mamy tu już do czynienia z pewnego rodzaju wzorcotwórczą rolą w sensie materialnym zupełnie. To znaczy jak zobaczyć, jak obejrzeć właśnie to Butowo, czy jakieś inne miejsca, gdzie Rosjanie starali się uczcić swoje ofiary bolszewickiego terroru, to widać nawiązania do Katynia, czy właściwie do tego zespołu Katyn Jednoje Piatichatki, prawda? Więc w oczywisty sposób tutaj nawiązanie i wpływ Polski jest oczywisty. Natomiast powiem jeszcze o jednym, w tym kontekście powiem o jeszcze jednym monumentalnym obiekcie, to znaczy w Moskwie jest również monumentalna rzeczywiście tak zwana ściana żalu.
Boleści. Pomnik ofiar represji bolszewickich na prospekcie Sacharowa. Pomnik powstały mniej więcej chyba 8 lat temu jakoś, tak? W każdym razie za Putina i odsłaniał go Putin osobiście, co z perspektywy, zwłaszcza z perspektywy czasu, można uznać za pewnego rodzaju ironię. I otóż na tym pomniku, na tej ścianie są napisy pamiętaj, nie zapomnij, w bardzo, bardzo wielu językach, oczywiście po rosyjsku, ale w językach rozmaitych, no ofiar tego systemu. Otóż są tam te napisy, są oczywiście po rosyjsku, jest po gruzińsku, jest nawet w językach zachodnich i nie ma po polsku. To też może do obu panów to samo pytanie, jeszcze. Tak, panie dyrektorze? Czy panie doktorze, przepraszam, który z panów? To może ja spróbuję. Jeżeli miałbym jeszcze powiedzieć coś o polskim wkładzie w upamiętnianie, w memorializację, to jest on jeden zasadniczy, a mianowicie to my zaczęliśmy upamiętniać z imienia i nazwiska, dążyć do tego, by każda ofiara miała poświęconą sobie tabliczkę, krzyż, miejsce. Rosjanie tego do czasu powstania cmentarzy katyńskich nie robili w ogóle. Wystarczył zwykły monument, który był poświęcony jakimś ofiarom. Często nie było nawet napisane, czego ofiarom. I to było właśnie miejsce pamięci. A naszym wkładem tutaj jest zdecydowanie właśnie ta chęć nazwania z imienia i nazwisk wszystkich ofiar. Faktycznie otwarcie ściany boleści, bo chyba tak się powinno to przetłumaczyć, to był 2017 rok, ja miałem okazję być wtedy w Moskwie i wprawdzie z daleka, bo już wtedy Władimir Władimirowicz dbał o swoje bezpieczeństwo, obserwować otwarcie, kiedy w strugach deszczu, ulewnego deszczu wówczas, takiego jesiennego, składał tam hołd i kwiaty. Przy czym nie wiem, jak tutaj pan dyrektor uważa, ale moim zdaniem to ten pomnik się nie przyjął, a przyjął się troszeczkę z innej strony. Tam znajdziemy w tej chwili zdjęcia pod tym pomnikiem osób, które są w tej chwili represjonowane. Panie dyrektorze, czyli jednym słowem polskie, rosyjskie władze powinny być Polsce wdzięczne, czy wręcz przeciwnie, powinny mieć o to pretensje? A to zależy, obecne władze. Zależy, co sądzimy w tym momencie o tym, czego rosyjskie władze chcą i rozważamy, który okres. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w tej chwili, to moim zdaniem to jest raczej kolejny przyczynek, powód do pretensji wobec Polski, ponieważ obecnie rosyjskie władze, choć one formalnie dalej uznają zbrodniczość systemu stalinowskiego i formalnie nie wycofały się z żadnych potępień tego systemu, no to jednocześnie zarazem cała logika sytuacji skłania je do tego, żeby uznać, że jednak po pierwsze, po drugie i po trzecie Stalin był tym politykiem radzieckim, czytaj rosyjskim, który z powrotem zjednoczył narody imperium a potęgę Związku Radzieckiego, czytaj Rosji, wyekspediował na jakieś wcześniej, a nie później niewidziane poziomy i wygrał II wojnę światową, a dopiero potem zaczynają się, że jednak mimo wszystko robił też pewne rzeczy złe. No i jeżeli to jest taka perspektywa, z tej perspektywy spojrzenia, no to oczywiście to, jeżeli ktoś, to, że się jakoś za bardzo wypomina temu Stalinowi, czy w ogóle bolszewikom, to jest skomplikowana sprawa, bo oni wolą paradoksalnie Leninowi wypominać. Tak, na przykład stworzenie Ukrainy. No na przykład stworzenie Ukrainy, w ogóle dopuszczenie do rozpadu imperium, no ale generalnie rzecz biorąc też putinowska wizja rewolucji jako takiej, to jest wizja rewolucji jako czegoś złego, prawda? Trochę ze strachu przed rewolucją na zasadzie perswazyjnej, że widzicie, Rosjanie, wasi przodkowie zrobili rewolucję i co się wtedy działo? Działy się rzeczy straszne. Nie róbcie rewolucji, to jest ostatnia rzecz, którą moglibyście teraz robić. Panowie, ale przepraszam, że wejdę w słowo panu Piotrowi Skwiecińskiemu. Ja bym chciała teraz poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny temat, bo mówimy o wkładzie Polski. Ale pamiętajmy o Stowarzyszeniu, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Memoriał. Niezwykła organizacja, która formalnie właściwie powstaje w 1989 roku, stworzona przez takie niezależne struktury, z których 10 zresztą działa poza granicami kraju. Organizacja, która zajmowała się i zajmuje chyba po dzień dzisiejszy
przede wszystkim badaniem represji politycznych w Związku Sowieckim, w tym również represji wobec Polaków. Przypomnijmy, że właśnie dzięki memoriałowi w 90 roku został w Moskwie na Placu Łubiańskim, czyli przed Łubianką tą słynną, odsłonięty tak zwany kamień sołowiecki, do dzisiaj zresztą tam stojący. No, Stowarzyszenie Memoriał dosyć szybko zaczęło być solą w oczu wokół rosyjskich władz. W 2016 roku zostało uznane za zagranicznego agenta. W grudniu zeszłego roku moskiewski sąd podjął decyzję o likwidacji memoriału, a w lutym już tego roku ta decyzja została potwierdzona przez rosyjski Sąd Najwyższy, ponieważ było wiele protestów, w tym różnych organizacji europejskich. Ostatni akcent: 20 marca dwaj działacze rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriału, czyli Aleksander Gurjanow i Oleg Orłow, zostali zatrzymani przez policję z powodu udziału w pikiecie antywojennej. Trzymali plakat z hasłami przeciwko wojnie na Ukrainie. Tak na marginesie, ostatnią wystawą Memoriału była zorganizowana w grudniu zeszłego roku wystawa Kobieca Pamięć Gułagu. Panie dyrektorze, dlaczego Memoriał tak bardzo przeszkadza Władimirowi Putinowi? Czy naprawdę on miał tak dużą siłę oddziaływania na Rosjan? Myślę, że nie. Ta siła była bardzo umiarkowana. Zawsze była... Ale to do pana dyrektora Chlebowicza, przepraszam. Proszę, przepraszam was. Nie ma problemu. Tak, myślę, że przede wszystkim boli władze rosyjskie, zwłaszcza tą władzę putinowską, Memoriał tym, że myśli w odmienny sposób od tej władzy, to znaczy, że proponuje coś innego, że mówi trochę innym językiem. Czy aż tak bardzo oddziaływuje? No niestety nie. To jest moje przekonanie, że możemy sobie wyobrażać, że działają oczywiście struktury lokalne w różnych częściach Rosji, w różnych miastach Rosji, natomiast przełożenie na szerokie społeczeństwo nie jest tak szerokie, jakbyśmy sobie to mogli wyobrazić, a na pewno jakbyśmy chcieli. Tutaj patrząc na podmioty, które zajmują się pamięcią, czy powinny zajmować się pamięcią w Rosji, w tym pamięcią o Gułagu, możemy wymienić takie trzy czynniki. To jest władza państwowa, to jest cerkiew prawosławna, o której mówił pan dyrektor Skwieciński, to jest czynnik społeczny, czyli na przykład memoriał. Memoriał na pewno w tym aspekcie społecznym, jakbyśmy po polsku powiedzieli, trzeciego sektora odgrywa największą rolę. To znaczy, że rzeczywiście jest, cały czas mówimy w czasie teraźniejszym, mimo tych wszystkich wyroków sądów rosyjskich, jest instytucją ogólnopaństwową, także międzynarodową, a zatem jakby ona ma największą szansę dotrzeć do jak największej liczby osób, a także skutecznie działać. No, były jeszcze te organizacje, w większości niestety już nieistniejące, lokalne, które zajęły się upamiętnieniami w różnych częściach Rosji i oni jakby na siebie wzięli ten początek zmian. Potem często działacze zresztą tych organizacji także stawali się członkami Memoriału, jakby realizując swoje zadania tutaj i tutaj. Jak podsumowując z tego startu, z momentu startu, rok 1988 i mamy rok 2022, to z tych trzech czynników z całą pewnością swojego zadania nie wypełniło państwo i nie zamierza tej roli wypełniać, dlatego że państwo Putina myśli o Gułagu zupełnie inaczej, o tym musimy powiedzieć sobie odrębnie. Myślę, że po części powiedział o tym pan dyrektor Skwieciński, myślę, że to, co najbardziej się przyjęło w Rosji, to jest to, co zrobiła cerkiew, dlatego że no właśnie, Butowo, Lewaszowo, możemy wymieniać ileś cmentarzy, także cerkwi wzniesionych na cześć tak zwanych nowych męczenników, nowomuczenników, a zatem tutaj jakby ta postawa cerkwi była najbardziej konsekwentna. Oddzielamy to od patriarchy Cyryla, od jakby obecnej polityki. Spotykałem takie cerkwie na przykład na wyspie Olchon na Bajkale, nowa, współczesna cerkiew, która jest w całości wymalowana freskami opisującymi prześladowanie duchowieństwa prawosławnego przez bolszewików. Takich cerkwi możemy więcej znaleźć w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie. I to pokazuje, że tutaj są pewne różnice, ale cerkiew prawosławna przeprowadziła, można powiedzieć, najbardziej globalną akcję, która przyniosła najdalej idące zmiany, które dotarły rzeczywiście do ludzi. Natomiast ten czynnik społeczny, memoriał, o który pyta pani redaktor, no, on cały czas był wypychany przez władzę jakby coraz bardziej na margines. Te pierwsze oskarżenia
obranie zachodnich pieniędzy, a zatem agentura, no bo to jakby proste jest, jakby proste nawiązanie do tego, co się działo w Sowietach, czyli każdy obcokrajowiec, każdy człowiek sowiecki, a potem rosyjski, który ma do czynienia z obcokrajowcem, no jest potencjalnym szpiegiem, w związku z tym trzeba, znaczy wydaje się go na taki łatwy żer opinii publicznej, prawda? To są na pewno wrogowie, ci ludzie na pewno mają niecne interesy. No i dzisiaj jak patrzymy na tą pamięć, to jeszcze też trzeba z punktu widzenia władzy o tym właśnie powiedzieć, że władza, na pewno Putin, nie patrzą na gułag jako na coś, czym należy się chwalić. Mamy tutaj jakby takie dwie perspektywy. Jedna to jest wielka wojna ojczyźniana, druga wojna światowa, udział Sowietów. Tym, co jest oczywistym bohaterstwem, do tego nawiązujemy, Rosja sowiecka jest wielka i mamy dość wstydliwy odcinek, który nazywa się Gułag, który raczej należałoby gdzieś schować pod pierzynę. Panie doktorze, dobrze, jak Tak, proszę. Jeżeli mogę się odnieść do wypowiedzi, to jednak warto pamiętać, że ta pamięć cerkwi poświęcona represji jest to pamięć poświęcona tylko i wyłącznie osobom duchownym. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że cerkiew, podobnie jak Kościół katolicki, nie jest jednorodna pod tym względem. Stąd możemy zobaczyć popa niosącego portret Stalina, który później będzie się modlił w cerkwi do nowomuczennika i on nie widzi w tym kompletnie nic zdrożnego, nic przeciwnego. Ja teraz spróbuję być trochę adwokatem diabła i spróbuję krótko opowiedzieć o tym, co państwo rosyjskie robiło, bo mamy teraz wojnę, więc będę się odwoływał od swoich doświadczeń i swojej wiedzy przedwojennych. W Moskwie działa Muzeum Historii Gułagu. Muzeum finansowane przez miasto Moskwa. Bardzo dobre muzeum, które dostało wiele nagród i to nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie, którego ekspozycja zdecydowanie nie gloryfikuje Gułag jako instytucję, która była niezbędna Stalinowi do tego, żeby wygrać wielką wojnę ojczyźnianą, której jest miejsce na pamięć o ofiarach, jest miejsce też na pamięć o polskich ofiarach zbrodni. Działa przy Muzeum Historii Gułagu Fundacja Pamięć. Fundacja Pamięć, która powstała po to, żeby otrzymywać granty i pieniądze, głównie tak naprawdę z grantów prezydenckich. Ona również działa bardzo prężnie. Są organizowane wyprawy, chociażby na Magadan. Są plany uruchomienia tam, to zabrzmi trochę dziwnie, takiego miejsca pamięci poświęconego jednemu z takich punktów, który tam był. On się nazywał Dnieprowski. On ma być również memorializowany. Tam będą mogły przyjeżdżać wycieczki. Oni prowadzą szeroką działalność, jeżeli chodzi o nagrywanie świadków historii, o zbieranie artefaktów związanych z Gułagiem i organizowanie wystaw czasowych. Zorganizowali Związek Muzeów Pamięci, który jednoczy bodajże 24 podmioty, które mają ekspozycje w całej Rosji poświęcone ofiarom represji. Powstaje w 2017 ów właśnie, tak jak mówimy, Ściana Boleści. W Rosji w dalszym ciągu zacne wydawnictwo Rospen wydaje książki historii stalinizmu. Ostatnio ukazała się bardzo dobra książka pani Ramanowej z Białorusi, poświęcona historii właśnie represji 37-38, czyli Wielki Terror w Białorusi. Co ciekawe, książka jest do kupienia w Rosji, nie jest kompletnie do kupienia na Białorusi. Także to nie jest do końca tak, że państwo udaje, że Gułagu nie ma. Raczej spycha go na margines, tak bym to podsumował swoją pewnie przydługą wypowiedź. No właśnie, i tu pytanie do Piotra Skwiecińskiego. Na ile, ponieważ pan jest w Moskwie, na ile to się... Czy to jest rzeczywiście taka wąziutka, nie wiem, wentyl bezpieczeństwa robiony przez rosyjskie władze, taka wąziutka szczelinka, gdzie której mogą się wypowiadać jacyś specjaliści, gdzie może być wydana książka, czy jednak jest to coś bardziej powszechnego? To jest powszechne w tym sensie, że to jest w całej Rosji. To znaczy ta pamięć nie ogranicza się na szczęście do Moskwy i Petersburga. To jest rzeczywiście... To jest oczywiście w regionach, ale to są grupki zarazem. One są rozrzucone po całej Rosji, ale to są grupki w no, najlepszym razie niewielkie środowiska. Jeżeli chodzi o władzę, no to władze w tej chwili, powiem w ten sposób, że one, tak jak już mówiłem, nie są może same w sobie najbardziej
jakoś najbardziej krwiożercze, w tym sensie, że akurat może nie ta działalność dotycząca przeszłości, najbardziej krwiożercze instynkty w nich w tym momencie budzi, ale to są władze, które rozpoczęły proces, oczywisty proces retotalizacji Rosji, bo to należy używać takich słów. I jest to proces, który w tej chwili już pod zasłoną dymną wojny nabrał ogromnego tempa. I ta kula śniegowa pociąga za sobą coraz więcej ludzi, środowisk, które no, na samym początku no, zapewne nie były planowane jako ofiary, czy w każdym razie jako podstawowe ofiary tego procesu. Ale taka jest logika sytuacji. Dlatego ja osobiście, jak mówię, mimo że paradoksalnie, że polityka obecnych władz i ich narracja historyczna nie jest jeszcze narracją nie wiem, stalinowską czy bolszewicką, znaczy odwrotnie, ciągle zawiera elementy nawet silne antybolszewickie, a nawet i antystalinowskie, ale mimo tego ja myślę, że logika sytuacji będzie niestety szła w tą stronę, że nie tylko memoria, ale że również no, wszyscy ci ludzie bardziej dbający o właśnie o tę przeszłość, o to, żeby jej nie zapomnieć, staną się potencjalnymi ofiarami tego putinowskiego dążenia, tej restalinizacji Rosji. Czyli, przepraszam, pytanie dramatyczne, czy Gułag może wrócić? Na skalę taką, jaka, to zależy o jakiej skali mówimy, na skalę taką, jaka była w latach 30. czy nawet 20. na pewno nie. Zresztą nie jest on potrzebny, to mówiliśmy o tym, że potrzeba Gułagu była również potrzebą ekonomiczną. Teraz nie ma takiej potrzeby. Była to również perspektywa, potrzeba bolszewickiego, realizacji bolszewickiego dążenia do przemienienia człowieka. Teraz też nie ma takiej potrzeby. Natomiast zarazem władze do tego stopnia boją się, że i w związku z tym starają się likwidować, odsuwać wszystko to, co im może potencjalnie zagrozić, że obawiam się, że terror nie na poziomie takim jak oczywiście jak terror stalinowski, ale na poziomie no breżniewowskim, albo nawet trochę większym niż breżniewowskim, może wrócić. To co się dzieje w tej chwili w Rosji, jeżeli chodzi o nie właśnie, nie bezpośrednio o te sprawy związane z historią, ale o sprawy dzisiejsze, no to jest coś, co się tutaj no pół roku temu jeszcze trudno byłoby nam o tym pomyśleć. Taśmowe wyroki za demonstracje, wyroki za stanięcie na placu z czystą, pustą kartką papieru, za wszelkie... Tak, albo z gwiazdkami, tak. Albo z gwiazdkami oczywiście. No to jest, jak mówię, to pokazuje pewien proces i ja jestem przekonany, że więzienia zaczną się na pewno. Panowie, pamiętajmy o tym, że kolonie karne oczywiście istnieją i dysydenci tam trafiali i nadal trafiają czasami. Nawalny tam siedzi. Tak, te kolonie karne znajdują się w pobliżu dawnych łagrów. Natomiast no właśnie, to jest takie szokujące, jak sobie to uzmysłowimy, a myślę, że wielu ludzi na Zachodzie i w Polsce sobie z tego nie zdaje sprawy, że jakbyśmy sobie wyobrazili, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby zlikwidować Auschwitz, znaczy to, co pozostało po Auschwitz, prawda? Chociaż na Zachodzie, jak popatrzymy na Mauthausen-Gusen, no to widzimy, że można takie rzeczy zrobić i mogą ludzie mieszkać w domach, w których dawniej mordowano ludzi i że to wcale nie jest oderwane od rzeczywistości i Zachód w tym względzie niewiele się różni od Wschodu. Ale ten jedyny łagier, który pozostał jako muzeum, czyli Perm 36, który najpierw był stworzony właśnie takim czynnikiem społecznym, potem przejęty przez państwo, on de facto nie funkcjonuje, czyli coś, co pozostało po tej potwornej zbrodni XX wieku jest jednak skutecznie zacierane i co jest ciekawe, że
jakby większość społeczeństwa nie ma potrzeby, mówimy o Rosjanach. I to też trzeba podkreślić. Rosjanie, jako największa ofiara gułagu, powiedział o tym dr Maciej Wyrwa, to Rosjanie najwięcej napisali w historiografii na temat gułagu. To nie jest jakieś jedno dzieło, które jakby opisuje wszystko, ale jeśli chodzi o te drobne przyczynki, o ilość publikacji, to z całą pewnością Rosjanie biją wszystkich na głowę. I oni właśnie, ci sami Rosjanie, jakby zgadzają się na to, żeby ta pamięć przepadła. To jest jednak dość szokujące. Panie doktorze, co? Jednostka bzdurą? Najważniejsze jest imperium? Ja myślę, że dokładnie tak, natomiast tutaj przywołany tutaj przez pana dyrektora to muzeum PERM 36, które z Muzeum Ofiar przerodziło się w muzeum gloryfikujące ochronę, czyli ochronę gułagu, bo tego w tym momencie jest. To miało miejsce w 2014 roku, a powodem takiej zmiany interwencji państwa było to, że na wystawie były pokazane twarze działaczy ukraińskich nacjonalistów, którzy tam siedzieli. Przypomnę, że w tym samym czasie właśnie mieliśmy Ługańsk i to właśnie nam spina taką klamrą tutaj, dość specyficzną tą historię. Proszę, panie doktorze, nie tylko Ukraińcy, bo też i współcześni opozycjoniści rosyjscy. Tak, ale wtedy tam głównie działacze komunistyczne mieli to głównie na uwadze. Panowie, ostatnie pytanie do wszystkich panów. Czy uwolniona od Związku Sowieckiego Rosja, która początkowo zachłysnęła się demokracją, Zachodem, musiała tak skończyć, jak skończyła? Dlaczego w tej chwili większość Rosjan popiera Putina, popiera inwazję na Ukrainę, wciąż chwali Stalina i Związek Sowiecki, tym razem od pana Piotra Skwiecińskiego? No, temat rzeka. Najkrócej mówiąc, to miało bardzo wiele przyczyn. Jeśli by wymienić może najważniejszą, to jest ona taka, że paradoksalnie być może komunizm w Rosji upadł za wcześnie. To znaczy nie świadomość tego, jak dalece był systemem, który degradował wszystko dookoła, nie zdążyła się rozejść tak szeroko, jak powinna. I moim zdaniem to jest podstawowa przyczyna, dla której ten antykomunistyczny efekt, jeśli chodzi o społeczeństwo rosyjskie, był wtedy silny, ale jak się okazało, krótko trwał. No, poza tym oczywiście można powiedzieć na przykład o władzach, prawda? To znaczy w okresie, w schyłkowym okresie Jelcyna demokracja zaczęła się w Rosji kojarzyć bardzo źle. Znaczy, krótko mówiąc, demokrata to zaczęło być słowo plugawe. Ówcześni rządzący byli odsądzani od czci i wiary, często było za co. Gdyby w jakiś sposób ówcześni rządzący zachowywali się inaczej, gdyby nie dali się skojarzyć aż do tego stopnia z korupcją, z arogancją, z pychą, no to z kolei na tę poradziecką nostalgię byłoby być może zapewne trochę mniej miejsca. No tak, i wracamy znowu do gułagu, czyli miejsca, gdzie została zniszczona, były zniszczone rosyjskie elity. Panie doktorze, to samo pytanie. Myślę, że tutaj trudno coś więcej dodać tak naprawdę. Można mieć tylko nadzieję, że ta nowa Rosja, która kiedyś powstanie po putinizmie, to na pewno taka kiedyś powstanie, zupełnie inaczej przeorientuje swoje patrzenie na mocarstwowość i na rolę chociażby w II wojnie światowej. I że być może ten gułag powróci. Pamięć o tym gułagu i o tych milionach ofiar, o których zaczęliśmy tak naprawdę na samym początku, będzie takim stworzeniem, wokół którego uda się tą Rosję zbudować. A nim słońce wzejdzie, Rosja oczy wyje. Bardzo niemiłe polskie powiedzenie. Panie dyrektorze, a na ile myśmy też zawinili? Myśmy jako szeroko pojęty zawód. Znaczy pytanie to samo. Tak, myślę, że za małą presję żeśmy wywierali na Rosję w różne sposoby. Nie mówię o presji takiej czysto siłowej, tylko presję taką świadomościową także, jak ważne jest to, żeby to dziedzictwo gułagu, żeby to przechować, żeby to pokazać, żeby to było właśnie ten znak taki przestrogi. Co jest ciekawe, na tych
często niewielkich rozmiarów pomnikach w Rosji, które można znaleźć ku czci właśnie ofiar Gułagu, są takie, tam nie ma symboli zazwyczaj religijnych, one nie mają, nigdy nie mają symboli państwowych. To jest dla nas trochę szokujące, bo te pomniki inaczej wyglądają niż w Polsce. I na przykład w Ulan-Ude, stolicy Bujacji, jest bardzo ładne takie miejsce, gdzie jest pomnik, jest w pobliżu katownia NKWD, jest pomnik, na którym jest napisane, są właściwie tylko dwa wyrazy, za co, za co. Albo kiedy jesteśmy w Sandarmochu i wchodzimy w tą alejkę i tam ten pierwszy pomnik, który napotykamy, tam jest takie hasło z kolei mówiące o tym, ludzie, nie zabijajcie nigdy się nawzajem, ludzie, nie zabijajcie ludzi. Czyli takie bardzo humanistyczne, bardzo ogólne wezwania, które właśnie każdy może zaakceptować. Ale to tu pokazuje to też jeden z problemów. Jak mówimy o tych różnych środowiskach, które mogły zadbać o tą pamięć, to widać było na przykład, że cerkiew nie współpracuje z tym czynnikiem społecznym. Wręcz przeciwnie, często są to sprzeczne narracje, zwalczające siebie. To widzimy na Wyspach Sołowieckich, gdzie jest ten spór taki bardzo, bardzo zaogniony pomiędzy cerkwią, monastyrem, a czynnikiem świeckim. Nie tylko memoriał, ale właściwie jakikolwiek inny. I teraz dochodzimy do tego momentu, że w tej obecnej putinowskiej Rosji, tak jak ona dzisiaj wygląda, na przykład co dalej z naszymi upamiętnieniami, co z Katyniem, co z cmentarzami, co z pomnikami, które powinniśmy tam stawiać. Można tutaj wymienić misja Sybir, to co Litwini od 2005 roku robili bardzo skutecznie, czego im zawsze zazdrościłem, że mieli pomysł na to, żeby młodych Litwinów wysyłać po całej Rosji, prawda, żeby oni poznawali to miejsce pamięci, żeby stawiali tam krzyże litewskie. Ja przepraszam, panie dyrektorze, czy pan sugeruje, że za tą tablicą w Twerze usuniętą, mającą upamiętniać czy upamiętniającą polskie ofiary, polskich oficerów, mogą pójść cmentarze w Katyniu, w Miednoje, no w Piatichatkach został zbombardowany przez Rosję. Powiem to, co się wydarzyło i to, co jest faktem. Myśmy jako IPN byli, już żeśmy się porozumieli z przeorem klasztoru prawosławnego w Ostaszkowie, żeby powstało tam taka izba, muzeum, które my przygotowaliśmy wystawę, która miała być wystawą stałą. I władze, przełożeni klasztoru zgodzili się na to, przygotowali specjalne pomieszczenie. Rok temu dowiedzieliśmy się, że nie możemy tej wystawy tam postawić. Przełożony klasztoru został pozbawiony swojego stanowiska, już go tam nie ma, przebywa na jakiejś wyspie. My tą wystawę będziemy 13 kwietnia otwierać w Muzeum II Wojny Światowej. To pokazuje, że była pewna przestrzeń, byli partnerzy, z którymi mogliśmy rozmawiać, w tej chwili jest to już niemożliwe. Litwini zaprzestali swojej misji Sybir po kilkunastu latach działania, dlatego że pandemia była jedną z przyczyn, ale głównie to czynnik polityczny, to, że ci młodzi Litwini nie mogą już jeździć swobodnie po Rosji, nie mogą tych miejsc pamięci ustanawiać. I to jest bardzo wyraźny sygnał, znaczy, że my, ludzie ze środkowo-wschodniej Europy, ludzie z Zachodu, nie mogą już w tej chwili swobodnie jeździć do Rosji, na teren Rosji, upominać się o te upamiętnienia, czyli aby ta pamięć Gułagu bardzo możliwe, że będzie coraz bardziej redukowana, czy wręcz zakłamywana, bo o tym żeśmy też nie powiedzieli, od pewnego czasu jest taka narracja wprowadzana, że no zaraz, ale przecież Edward Berzin, człowiek, który stworzył Dalstroj, który stworzył Kołymę, przecież ten człowiek przyczynił się do rozwoju tej części Rosji, on tam wprowadził cywilizację. I ta narracja niestety jest dzisiaj w oczach państwa rosyjskiego tą, którą to państwo przyjęło. No cóż, panowie, w tej chwili Rosja wprowadza cywilizację na Ukrainie. Dziękuję bardzo moim dzisiejszym rozmówcom, panu dyrektorowi Chlebowiczowi, panu doktorowi Wyrwie, panu Piotrowi Skwiecińskiemu. Dziękuję bardzo państwu. Trudno mi powiedzieć miłego wieczoru.